szkole, żebyś kiedyś pojechał do Betlejem i tam jako Kacper znalazł to miejsce, gdzie twój kolega Kacper złożył dar. Masz berło, prawda, królewskie. Kacper święty też miał berło. Kim ty jesteś? Z kim ty jesteś? Ja mam. Kim mama pokaże? Mama. Mama jest chyba na prawo. Ja się powiem. Bo panią mam się nie minie. Bo trzeba go się uczyć. Orszak króli ze wschodu rusza do kościoła Wianowica. Powoli ruszamy, dobrze. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Poszli, znaleźli. Yeah.
Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i darowności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Właśnie przybyliśmy z Dalekiego Wschodu, tam od Chałcnowa, tam jest wschód, do naszej świątyni, do świętego Józefa Robotnika, do Dzieciątka Jezus. Przyszło dużo dzisiaj króli. Króli, królowe, piękne stroje, berła. Witam serdecznie na tej uroczystej przyświętej w święto objawienia Pańskiego. Wszystkie dzieci i z naszej parafii, i z innych parafii, które dojechały, bo słyszałem, że wiele dzieci dojechało też z innych parafii, rodziców, opiekunów, wszystkich gości. Ci wszyscy zebrani zdążają do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka. Na rękach niesione są Twe córki. Wtedy zobaczysz, promienieć będziesz, a serce Twe zadrży i rozszerzy się, bo do Ciebie nabudą bogactwa zamorskie, zasoby. To znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Oto Słowo Boże. Bo dzisiaj dużo dzieci jest specjalnie, a więc uwaga, zaczynamy naszą modlitwę wiernych. O co się dzisiaj chcemy modlić? Żeby wszystkie dzieci chodziły do kościoła. Nikolka, piękna intencja. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Żeby Kornel przestał kaszleć. Żeby Kornel przestał kaszleć. Dobrze, piękna, konkretna intencja, żeby już nie kaszlał. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Żeby wszyscy byli zdrowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. No ja wczoraj miałam urodziny. Kto? No ja. Wczoraj miałeś urodziny, jak to masz na imię? Tomek. Tomek Zatomka, który miał wczoraj urodziny, a dzisiaj w pięknym koronie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za Twoją mamę Beatę. Gdzie mama jest, pokaż mi. Gdzie jest mama? Gdzie? Za mamę Beatę. Jest mama. Pięknie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za mojego młodszego brata. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za ludzi na świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za rodzinę na świecie. Za rodzinę naszą. Wszystkie piękne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Zmarłych. Za zmarłych, tak powietrzny pokój. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za chorych. Zdrowie dla chorych, a dużo ludzi choruje. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za niewierzących, żeby się nawrócili. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za trzech króli. Za trzech króli, żeby się nie zgubili. Jak będą wracać do domu. Dobrze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Żeby wszyscy w nowym roku mieli w szkole same szóstki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Czy słyszeli nauczyciele ze szkoły naszej? Słyszeli, tak? Mają być same szóstki w tym roku. Dobrze. Za rodzinę świętą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za biednych. Za biednych, zwłaszcza za dzieci biedne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za pokój na ziemi. Można imię. Ania, piękna intencja, o pokój na ziemi. Ciebie prosimy. W intencji mojego brata, jak 18 urodziny, błogosławieństwo Boże, umiejętność wydawania właśnie decyzji, do rozpoczęcia. Ciebie prosimy. Za dobre, za wszystkie dobre dni. Wszystkie dobre dni w nowym roku. Ciebie prosimy. Ciocia Klaudia, wczoraj urodziła Dziusia. Ciocia Klaudia, wczoraj urodziła Dziusia. Niesamowite rzeczy się dzieją. Ciebie prosimy. Ciebie prosimy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Roku,
Ciebie prosimy. Ewelina nie była. Żeby Cię nie była, Ewelina poprzedł. Ciebie prosimy. No i oczywiście za Milenkę, prawda? Za rodziców Milenki. Milenkę właśnie zasnęła w tej chwili. Zaraz się na pewno obudzi. Za chrzestny. Ciebie prosimy. Panie Jezu, przyjmij nasze modlitwy, nasze błagania, które żyjesz i krokujesz na wieki wieków. Thank you.
dali dzieciom dary. Czy tam gdzie poszli, jak myślicie? Gdzie oni poszli, jak dary złożyli? Poszli do swoich domów, prawda? Ale żeby dojść do swoich domów, musieli na pewno iść na obiad. Poszli w Betlejem do dobrej restauracji, coś zjeść, prawda? Więc my też do domów naszych idziemy, żeby zjeść obiad, żeby mieć siły, a potem oczywiście tam, gdzie sami zobaczymy, ma być piękny, świąteczny dzień. Pan z wami. Niech nas na dzień dzisiejszy, dzień święta Trzech Króli, niech nas wszystkich błogosławi, dzieci, nasze rodziny, nasze małżeństwa, Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju, ofiara spełniona.